jeżeli masz już na tyle wiedzy, tylko tyle, wystarczająco, żeby móc się poprawiać i słyszeć, że może robisz coś źle, od razu bierz się do roboty. Nie inspiruj się dalej, nie motywuj się, nie oglądaj takich filmików jak ten teraz na przykład, tylko weź się do roboty. Kiedy ma się już te 20 kilka lat, to się pojawiają różne w życiu rzeczy, na przykład podatki do zapłacenia, pojawia się często już bobas, dziecko, pojawia się dużo bardzo pracy, może się studiuje, pracuje jednocześnie, albo dostajemy tyle roboty w pierwszej pracy, albo w drugiej, że już nie wiemy, co ze sobą zrobić. I pojawia się myśl taka. Już nigdy w życiu nie będę miał czasu, żeby czegoś się nauczyć nowego. No bo jak, skoro pracujemy na przykład, nie wiem, 8:16, potem trzeba wrócić 2 godziny, odpocząć, potem trzeba jeszcze się przygotować może, z kimś pogadać, trzeba iść spać, potem wstać, potem do pracy i to niekończące się kółko sprawia, że marzymy może o tym, żeby się na pianie nauczyć czegoś grać, a może na gitarze, a może nowego języka, ale mówimy sobie, nie mam siły, nie mam czasu. I znam wiele takich przypadków, bliskich mi nawet mogę powiedzieć osób, które stwierdziły, że no nie, nie, już mam, wiesz, już nie ma opcji. Chciałabym w sumie, ale nie, nie, już nie mam jak. I pomaga też fakt, że niejaki Malcolm Gladwell oficjalnie przyznał, i to takie, wiecie, już jest obiane legendą, że żeby nauczyć się nowej umiejętności, należy tę umiejętność praktykować 20 tysięcy godzin. To jest bardzo dużo, to się odechciewa. To już mówimy na dzień dobry, panie, nie. No ale, dlaczego ta historia o tych 20 tysiącach godzin już tak się zdążyła utachnąć, mówiąc kolokwialnie? Jest taka książka Outlines the Story of Success. No i tam padła taka teza, że rzeczywiście, jeżeli ktoś przepracuje 20 tysięcy godzin, to stanie się najlepszy albo jednym z najlepszych w bardzo konkurencyjnych pracach, sportach, gdzie już ta rywalizacja jest dość mocna z racji ilości startujących. Z racji tego, że wiecie jak to jest, jakaś przemyka do mainstreamu wiedza z książki i zaczyna być taka oczywista, więc ta myśl przekształciła się w myśl, ok, czyli 20 tysięcy godzin czasu muszę spędzić, żeby stać się ekspertem. Ta myśl z kolei ewoluowała do takiej, 20 tysięcy godzin zajmuje, by stać się w czymś dobrym. To z kolei ewoluowało do myśli 20 tysięcy godzin trzeba przeznaczyć, żeby nauczyć się czegoś nowego, nowej umiejętności. I jest to bullshit. Jest to nieprawda, jest to coś, co sprawia, że nam się zaczyna nie chcieć, więc wywalmy to ze swojego słownika, ze swojej głowy, do kosza, delete, Ctrl Z i wszystkie usunięcia, jakie tylko się da. Spójrzcie na grafikę, którą tutaj zobaczycie. Jak widzimy, to jest jakby taki wykresik uczenia się nowej umiejętności. Na początku widzimy, że idzie do dupy. Idzie na początku strasznie, bardzo powoli, delikatnie do góry. Nie jest to jakiś wynik oszałamiający. Potem jest mocny progres i potem jest stagnacja. To tak, wiecie, lekko sobie unosi się i pyrka, można powiedzieć. Dlaczego ten wykres nas ratuje przed tą owianą legendą liczbą 20 tysięcy godzin? Ano dlatego, że wystarczy nam dojść tylko do tego momentu, tego strzału do góry, czyli tego rozwoju, żeby już być w czymś dobrym. I wiecie, ile wymaga dojście do tego momentu? 20 godzin. Nie 20 tysięcy. 20 godzin. Ile to jest? To jest, myślę, nawet mniej niż 45 minut przez miesiąc. Już brzmi bardziej realnie? Co? 45 minut dziennie? Pamiętajmy, mówimy tutaj o 20 godzinach praktyki. Co więcej, ta mądra praktyka też ma taką swoją instrukcję, którą Wam teraz przedłożę. Punkt pierwszy. Dekonstrukcja umiejętności. Czyli na przykład, jeżeli gramy albo chcemy nauczyć się grać na pianinie, no to patrzymy, że ok, dekonstruujemy. Tam jest pedał, lewa ręka, prawa ręka, akordy, zapis nutowy. Ok, dekonstruujemy, czyli prawa ręka oddzielnie, lewa ręka, 2 proste akordy. I to jest jedyna rzecz, na której się skupiamy. 3 proste akordy i coś tam prawą ręką. Dekonstruujemy, bierzemy sobie, wiecie, jakieś cząstki tej umiejętności. Rzecz druga, to jest częsty błąd. Naucz się tyle, tylko i wyłącznie tyle, żeby móc się już poprawiać i praktykować. Co to znaczy?
To znaczy, że bardzo często wielu ludzi ma tak, że kupuje 25. książkę o czymś, czyta, inspiruje się, szuka motywacji, mówi: dobra, to jeszcze 26. i się biorę do roboty. I wiemy, gdzie to zmierza. Donikąd. Jeżeli masz już na tyle wiedzy, tylko tyle, wystarczająco, żeby móc się poprawiać i słyszeć, że może robisz coś źle, od razu bierz się do roboty. Nie inspiruj się dalej, nie motywuj się, nie oglądaj takich filmików jak ten teraz na przykład, tylko weź się do roboty. Rzecz trzecia, trzeci punkt tego regulaminu umownego, usuń wszystkie przeszkody, które sprawią, że możesz się odciągnąć od praktyki, od robienia. Wiecie doskonale, o czym mówię. Komórka koło was, pod którą nagle, kurde, sięgacie jak po chipsa. Raz po niego sięgniecie i non-stop chodzi ręka. Ktoś tam gada wam cały czas, się nie możecie skupić. Macie za godzinę ważną rozmowę, więc się nie skupicie. Nie. Wszystko musimy odciąć i skupić się czysto na praktyce. I rzecz czwarta, już najprostsza. Po prostu przeznaczyć 20 godzin na naukę. To wszystko. Te cztery punkty. Dekonstrukcja umiejętności, uczyć się tylko tyle, ile trzeba, żeby się móc poprawiać i potem praktykować, odciąć wszystko, co jest dystraktorem i po prostu przez 20 godzin praktykować. Ostatnia rzecz, która wam pomoże. Co jest największą barierą, żeby czegoś się nauczyć? To jest ta bariera frustracji, którą mamy na początku każdej nowej nauki. Bo co się dzieje? Zaczynamy? Nie wiem, może chcemy stronę na WordPressie zrobić, a może uczymy się na pianie czy na gitarze. I te pierwsze dźwięki, te pierwsze rzeczy są okropne. Czujemy się bardzo źle, jak debile. I mówimy sobie: nie, no Boże. I to jest złe uczucie. To jest, i to ja rozumiem, bo nie chce się żaden człowiek tak czuć. Pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie nasze emocjonalne, a nie logiczne odczucie. Więc jeżeli je pokonamy, ten pierwszy poziom frustracji, tego, że kompletnie jesteśmy zerem, jesteśmy do dupy, jak się to pokona, to potem już jest dobrze. Potem już jest to 20 godzin i uczymy się umiejętności. Możemy założyć się o wirtualną, nierzeczywistą dychę, że jeżeli przeznaczysz 20 godzin na naukę gry na trójkącie, skrzypcach, robienia stron na WordPressie, o którym mówiłem, to będziesz już z tym niezły. Ok? Spróbuj. Może warto, co? I może warto też ten kanał zasubskrybować, bo myślę, że jest sporo pigułek wiedzy, a będą we wtorki i w soboty i będzie fajnie. Także dzięki. Pa!